Okej, cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Bitcoin rośnie 46,200, 6:56 czasu polskiego. A te wzrosty są o tyle ciekawe, ponieważ w dniu wczorajszym odczyt dotyczący bezrobocia w Stanach Zjednoczonych był poniżej oczekiwań. I te momenty odczytów, które były poniżej oczekiwań, są zaznaczone na wykresie wraz ze zmianami procentowymi, jakie były zarówno w górę, jak i w dół. I tak widzimy, że były sytuacje, w których te wzrosty były drastyczne, były też sytuacje, w których były duże spadki w 1, 2 lub 3 dni, około 5-6%. Było również wiele sytuacji, w których były podbitki 3%, a następnie odreagowania 2 lub 3%. W tej tabeli zapisałem wszystkie te sytuacje, które były widoczne na wykresie, o ile procent cena spadała, w ile godzin oraz w tym samym czasie, o ile procent rosła i w ile godzin. Wyciągnąłem z tego medianę, która wynosi około 3,2% wzrostów w 9 godzin i niecałe 3% spadków w 6. A że obecnie już wzrosty się pojawiły, ponad 3% w 13 godzin od odczytu danych, to jeżeli mielibyśmy wyliczyć statystyczne odchylenie, które jest najbardziej prawdopodobne według tego wzoru, to wynosi ono po takim wzroście w danym czasie odreagowanie cenowe rzędu 2,8% w około 17 godzin. Zatem z tego punktu widzenia to odreagowanie już powinno następować. Oczywiście może, ale nie musi, to jest tylko statystyka i obserwowanie tego, co było w przeszłości, nigdy nie gwarantuje nam konkretnego rezultatu w przyszłości. To jednak zawsze możemy sobie zadać pytanie, czy warto grać pod statystykę, czy przeciwko niej. Pamiętajmy, to nie są porady inwestycyjne, a w momentach, gdy ten Bitcoin wzrastał na początku 8 lutego, czyli wczoraj, godziny południowe, popołudniowe, duża presja sprzedażowa, a następnie na jeszcze większych wzrostach Bitcoina do poziomu 45500, ta presja sprzedażowa malała i pojawiała się wręcz w niektórych momentach presja zakupowa, co widać na metryce OB, która pokazuje właśnie siłę sprzedażową lub zakupową w danym momencie. I zwróćcie uwagę, ta siła zakupowa właśnie była w godzinach wieczornych dużo, dużo większa tuż przed wybiciem ceny Bitcoina o 2,5% w 3 godziny. A indeks dolara w tym samym czasie również miał fluktuację. Najpierw podbitka w górę, następnie odreagowanie i na chwilę obecną utrzymuje się na poziomach nieco wyższych niż w momencie odczytu. Długoterminowo obserwując indeks dolara, wydaje się, że momenty po tak długich wzrostach, jakie mamy od końcówki grudnia do obecnego momentu, to były momenty dla Bitcoina raczej dobre. Zwróćmy uwagę na momenty, kiedy indeks dolara osiągał swoje lokalne szczyty. Przeważnie cena Bitcoina osiągała swoje lokalne dołki tuż przed wzrostami ceny o kilkanaście, kilkadziesiąt procent w górę. Więc pytanie, co teraz? Czy indeks dolara zacznie w końcu tracić na sile? Jeżeli zwrócimy uwagę na SP500, to zwrócimy uwagę, że jesteśmy na poziomach, na których nigdy SP500 się nie znajdowało. A to jest ciekawy moment, ponieważ przebiliśmy poprzedni all-time high, natomiast po dwuletnim okresie stagnacji, w którym zaliczyliśmy również duże tąpnięcia ceny. I pytanie, jak Bitcoin na to historycznie reagował, na te momenty przebicia tego all-time high na indeksach. To zwróćcie uwagę, podobna sytuacja była 2020 od lutego do sierpnia, dołek covidowy. Bitcoin znajdował się tuż przed bull runem. Wcześniejsza sytuacja, październik 18 do kwietnia 19 roku. W tamtym czasie Bitcoin znajdował się w najlepszych momentach do jego akumulacji i również, co ciekawe, tuż przed takim swoim mikro bull runem. A poprzednia sytuacja w roku 2015 i 16 to również były momenty, gdy Bitcoin znajdował się przed swoim dużym, długim okresem wzrostowym. No i pytanie, czy tak będzie tym razem? Czy ten okres, który obserwowaliśmy przez ostatnie 2 lata, podobnie jak w poprzednich okresach, będzie postrzegany w przyszłości jako coś w rodzaju dołka Bitcoina? No bo zwróćcie uwagę, wtedy również te poziomy mogły nie wydawać się zachwycająco niskie na tamten czas. No niemniej jednak, patrząc z perspektywy, widzimy, że były to świetne momenty właśnie pod akumulację Bitcoina, ponieważ nie odnotowywał później już niższych poziomów.
No i co sądzicie na ten temat? Czy to jest dobry moment do zakupu? Długoterminowo wydaje się, że jak najbardziej tak. Tym bardziej, że zbliżamy się wielkimi krokami do następnego halvingu, który będzie w okolicach połowy kwietnia. A historycznie okresy po halvingach były dla Bitcoina najciekawszymi okresami pod wzrosty. I pamiętajmy, że jest to dopiero czwarty halving, a tych będzie jeszcze cała masa przed nami. I ta historia Bitcoina może za 10, 15, 20 lat wydawać się dla nas naprawdę, naprawdę ciekawa. Na chwilę obecną ściany zakupowe i sprzedażowe utrzymują się na podobnych poziomach z niewielką przewagą ścian sprzedażowych. Jednak na bardzo krótkim interwale, na przykład teraz widzimy 46200, tutaj przewaga ścian zakupowych, co jest w stanie lokalnie, zaznaczam lokalnie w tym punkcie, w tych minutach, te ceny Bitcoina właśnie na tym poziomie przytrzymywać nieco bardziej i pchać być może o 100-200 dolarów w górę. Ale za 2-3 godziny to już może wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. No nawet teraz już to wygląda inaczej, ta cena chyba już podbiła. Ethereum w stosunku do Bitcoina wcale nie zyskuje, a traci. I pytanie, czy ten poziom, od którego ETH 30 stycznia się odbijało i wtedy zyskało do Bitcoina 3% w 14 godzin, czy to jest dobry moment do łapania Ethera do Bitcoina? No i mamy dwa altcoiny, które również mocno wybiły. W ostatnich 3 dniach OM, Mantra, wzrosła o ponad 50%, a to wszystko po twecie, który był opublikowany w tym punkcie, czyli na lokalnym, praktycznie idealnym dołku. W świetle niedawno przyjętej propozycji DAO będziemy przebudowywać nasz plan działania, aby dostosować go do pragnień społeczności dotyczących aktualizacji naszego tokena OM do tokena Mantra, łańcucha Layer 1. I aby dowiedzieć się więcej i wziąć udział w rozmowie, dołącz do nas jutro na Community Connect. No i tutaj duża grafika, roadmap 2024. Co do zasady roadmapy, aktualizacje z tego co ja widzę i zauważam, rzeczywiście historycznie powodowały pompy cenowe. No tutaj ponad 60% już na tym tokenie można było zamknąć profitu. I na tym kanale właśnie tego typu informacje staram się dla Was wyciągać, wyszukiwać, żebyśmy na przyszłość umieli je lepiej analizować i pod nie po prostu grać na nich, spekulować. Kolejny token, który wzrósł o 20% w 14 godzin, również po twecie, to jest token Koti. Dodali następujące powiadomienie. Mamy przyjemność ogłosić pierwszy kamień milowy w rozwoju Koti Volume 2 i podzielić się szczegółami dotyczącymi udanego projektowania i integracji protokołu Multiparty Computation Koti Volume 2. Więc co do zasady, zwróćcie uwagę takie tweety, gdzie oni piszą "We are pleased to announce milestone, achieved, successful, integration". Takie słowa kluczowe, które świadczą o czymś istotnym, o czymś podniosłym bardzo często, o ważnym, ważnym ogłoszeniu. Często takie tweety powodują krótkoterminowe wzrosty cenowe, a jeżeli to są wartościowe zmiany, to i długoterminowe. W skrócie, o co w tym artykule chodzi? Koti Volume 2 osiągnęło kluczowy kamień milowy dzięki pomyślnemu zaprojektowaniu i integracji protokołu obliczeń wielostronnych, czyli MPC. MPC umożliwiają grupie stron wspólne wykonywanie obliczeń na prywatnych danych wejściowych bez ujawniania ich sobie nawzajem, zapewniając integralność prywatności. Użytkownicy mogą przesyłać prywatne dane, które są przetwarzane w bezpieczny sposób i zachowują integralność prywatności. Także po takim wpisie cena tokena Koti plus 20% w 14 godzin. No i warto mieć tego typu informacje oczywiście na samym początku, zanim to się jeszcze wydarzy, ponieważ no dzięki temu jesteśmy w stanie na tym naprawdę dużo zyskać. I teraz zagadka. BitTorrent, czyli token BTT, również miał swoje wzrosty. Tutaj nie byłem w stanie wychwycić, co spowodowało tę pompę o ponad 40% w półtorej godziny, więc napiszcie w komentarzach, jeżeli znajdziecie źródło tej pompy. Czy to jest jakiś konkretny tweet, wpis, artykuł, propozycja? Po prostu podeślijcie link do źródła, napiszcie, co waszym zdaniem spowodowało tę pompę. I tak jak pod poprzednim materiałem było kilku wygranych, wysłaliście wasze ID do Max Data App, więc dzisiaj zrobimy podobnie. Te osoby, które odpowiedzą, to może być jedna, dwie lub trzy osoby, więcej,
Słuchajcie, po prostu dajcie informacje, co na ten temat sądzicie, na temat właśnie wzrostu w BitTorrent i osoby, które dadzą najciekawsze, najsensowniejsze wytłumaczenie tych wzrostów wraz ze źródłem, otrzymają dostęp do Max Data App na przynajmniej tydzień, do najnowszych funkcji, które jeszcze nawet nie są publiczne, czyli do alertów, do projektowania pro alertów, zaawansowanych alertów złożonych z wielu różnych warunków, do backtestowania swoich koncepcji oraz do automatyzacji poprzez boty handlowe. Ja sam jestem ciekawy, co te wzrosty spowodowało, ponieważ dzięki temu jestem w stanie lepiej analizować newsy w przyszłości. Poza tym napiszcie, jak rozgrywacie teraz Bitcoina. Czy czekacie na odreagowanie tych wzrostów wczorajszych? Czy może już teraz na emocjach, na ekscytacji ładujecie się pod wzrosty, pod 50 tysięcy? Czy trzymacie altcoiny? Jeżeli tak, to jakie i dlaczego? Co uważacie na temat tej analizy związanej z SP500? Czy to waszym zdaniem ma sens? Czy rynki waszym zdaniem będą ciągnęły Bitcoina w górę? No i jak zwykle życzę wam udanego dnia, trzymajcie się i niech hossa będzie z nami.